Hej, skoro mamy ten kadr, ja jestem jeszcze po wigilii klasowej, to oczywiście co możemy zrobić? Hol ubraniowy. Znaczy, moglibyśmy go zrobić też w inny dzień, ale chcę mieć na jutro filmik. I chciałabym się podzielić nowościami, bo jestem ich bardzo ciekawa, czy będą pasować. Mam nadzieję, że będą pasować. Na samym początku pokażę Wam jeden z moich zakupów z Primarka, bo w końcu mamy Primarkę w Krakowie. Ja kupuję bardzo rzadko spódnice, ponieważ nie lubię spódnic, wolę już wtedy sukienkę ubrać i mieć z głowy. A ze spódnicami mam zawsze to, że nie wiem co ubrać na górę. Ale ta spódnica tak mnie urzekła i kosztowała chyba 60 zł, że musiałam ją mieć. To jest taka zwykła czarna spódnica rozkloszowana. Ona jest w rozmiarze XL i ona jest z takim jakby sweterkowym materiałem. Nie wiem, czy to będzie to widać. Ona ma jeszcze takie tutaj paski, wiecie. Ja wrzucę tutaj TikToka, którego nagrałam z tą stylizacją moją. I było mi tak wygodnie w tej spódnicy, było mi tak dobrze w tej spódnicy i w swetrze i w ogóle, że stwierdziłam, to był idealny zakup. Ona jest taka dosyć... Ale znowu muszę stanąć. Ona jest dosyć dobra, jeśli chodzi o to, że mogę ją dać wyżej, niżej. Więc tak, mam spódnicę. I teraz to, na co uwielbiam czekać, to nowości z Outspire. Dla mnie te nowości to jest taki trochę powiew świeżości w mojej szafie, ponieważ bardzo dużo mi się rzeczy tam podoba i to są takie basiki, ale są tak cudowne i jakościowo i no, jak one wyglądają, nawet na mnie, że wow, i mega wygodne. Nigdy bym nie pomyślała, że w body będę siedziała cały dzień i nie będę miała problemu z tym, że muszę sobie zapinać i w ogóle zero problemu. No i kupiłam nowości i trochę mniejsze nowości. Przejdziemy do takiej najmniejszej nowości, jaką mamy. To jest body w rozmiarze XL. W pięknym, brązowym odcieniu. Ja już mam w wersji niebieskiej i to body w wersji niebieskiej. To jest takie sztosiwo, że masakra. Jak chcecie je zobaczyć, to jest w pierwszym filmiku, takim moim holowym, przymierzeniowym z Outspire. Ogólnie pierwszym takim. Więc to body, to jest Essential Body w odcieniu Chocolate Brown i kosztowało 89 zł. Wydaje mi się, że ona jest teraz tańsze niż oryginalnie kosztowało. Tak, jest tańsza, bo oryginalna cena tego kroju to jest 139 zł. O, już nie ma go. Ups. Dobra, i przymierzmy. No i tak to wygląda, jakby... Trzeba pamiętać, że ono jest tutaj mocniej wycięte. I już. Tu jest 92% bawełny i 8% elastanu. I tutaj ta lamówka jest troszeczkę większa. Wydaje mi się, że w kamerach wszystkich, jakich widzę, czy to telefonu, czy ten, czy na stronie, czy to jak tutaj widzę w podglądzie, on mi się wydaje ciemniejsze niż w rzeczywistości. Jest pięknie brązowe, a dopiero chyba 2 lata temu kupiłam sobie taką pierwszą brązową rzecz specjalnie. Czyli koszulkę z Eevee. No ja kocham. Czy jest ono idealne na to, żeby się objeść? No raczej nie, bo jakby no będzie widać tutaj, że nie jesteście najszczuplejsi. Ale ładnie wszystko utrzymuje. Ale jest takie wygodne. To wszystko tutaj perfekto. Na pewno do spódnicy będzie tu super wyglądać. Na pewno. I do tych krótkich bluz, które ja uwielbiam, mam chyba w 3 kolorach. Tak mi się wydaje, że w 3. 2 lub 3. Nie wiem. Bosko. Przejdźmy teraz do drugiej rzeczy, czyli do Classic Body w Midnight Blue. Ja chyba też to zamawiałam w XL. Sprawdźmy. XL. I tu jest body na ramionczkach, którego się trochę obawiałam, ale myślę, że będzie dobre. Zobaczymy. Nie jestem tylko do końca pewna, co pod spodem mieć, jak już będę w tym wychodziła tak normalnie. Czy ten kolor nie jest cudowny? To body Classic
Body Midnight Blue kosztowało 179 zł, na wyprzedaży kosztuje 129 zł i jest jeszcze ten nawet kolor w innych rozmiarach. Body zrobione z podwójnego jakby tego materiału, czyli do pewnego momentu, dotąd jakby mam taką podszewkę jakby i następnie już tylko jest ten materiał wierzchni. Niestety on się lekko podwija i trzeba na pewno sobie je poprawiać, to body, ale ono jest cudowne przez ten dekolt. I tutaj mamy znowu 92% bawełny i 8% elastanu. No jedynie co, no to ta podszewka jakby mnie wkurza. Ta jakby ta warstwa poprzednia, pierwsza przy skórze, mnie tak wkurza. A tak to jest bosko. Jakby to jest ten sam odcień Midnight Blue, który uwielbiam. To jest to samo, co przy wszystkich innych, ta wygoda. Ono no, jest jednak bardziej wycięte, jest ono bardziej odsłaniające, ale myślę, że tutaj nie ma problemu. I like it. Chociaż najpewniej nie zamówię sobie kolejnego tego kroju ponownie, dopóki, nie wiem, nie wyjdzie w czerwieni, takiej winnej czerwieni, bordzie, coś takiego. Albo w jakimś innym jeszcze odcieniu, albo czarne bym sobie zamówiła. Dobra, przejdźmy do kolejnego i ostatniego, czyli nowości z długim rękawem i do tego w nowym odcieniu. Ostatnia rzecz. Classic Body Long Sleeve Deep Grey za 189 zł, też w rozmiarze XL. Skład dalej taki sam, 92% bawełny, 8% elastanu. I to body występuje 1, 2, 3, 4, 5, 6 w 7 odcieniach. Najbardziej zależało mi na Wine Red, ale Wine Red się wyprzedał szybko. Więc z Tomkiem uzgodniliśmy, że wybieramy odcień szary. Ściągnę sobie zegarek, bo jednak te rękawy są bardzo długie. Przyznaję, one są bardzo długie i już dawno nie miałam rękawów, które by były tak obcisłe. Z przodu mamy taki kwadratowy, dosyć mocno wycięty dekolt. Bardzo podobnie jak w tym poprzednim body. Jednak z tyłu już to wycięcie wydaje mi się troszeczkę inne, troszeczkę wyższe. No, patrzcie na to. No te rękawy to one są... takie do założenia na rączki. Takie dla zmarzluszków. I to wygląda bosko. Bosko. Już od dawna nie miałam takiej ochoty nosić czegoś z długim rękawem, co nie byłoby bluzą. No jest to fajne. Mam nadzieję, że Wam się podobało i napiszecie mi w komentarzach, który odcień i który krój Wam się najbardziej podoba. Ja w tym momencie nie mam się zdecydować, bo jednak Midnight Blue to jest takie moje favorite, ale ten szary, to jest coś innego i te długie rękawy. To dziękuję Wam na dzisiaj, życzę wesołych świąt i na razie.